Dzień dobry, ja jestem Pan Kawia i witam Was serdecznie w kolejnym epizodzie z The Sims 4. Tak, nowe życie Laury. Dobrze, więc tak, mamy dzisiaj ogólnie taki plan, że robimy zimową fiestę, czy wigilię, jakby nie patrzeć. Nasza rodzina ogólnie jest już przygotowana. Godzina 21. Dobra, ja wyślę ich tak na szybciutko jeszcze do łóżek i wyjdziemy się rano, ponieważ będziemy mieli naprawdę bardzo dużo do roboty dzisiaj. Dzieciaki, wy też spać, proszę bardzo. I ty też, śpi. No. I widzimy się rano, tak jak mówiłam. Więc tak, mamy godzinę 3 nad ranem. Tutaj ogólnie już Gabe mi wstał. Więc z tego tytułu mógłby zrobić tutaj coś dobrego i na przykład nakryć elegancko do stołu. Później mógłby przyrządzić wystawny posiłek. Ryba, niech będzie ryba. Jemu damy coś innego. O 6 wskoczy nam ogólnie tutaj już wydarzenie. Laura, możesz sobie wstać, zanim ogólnie tutaj pójdziesz napchać twarz, to skorzystasz sobie z toalety i może weźmiesz sobie kąpiel z dodatkami. Kąpiel z cytrusami. Dobrze. Lauro, słuchaj, weźmiesz sobie resztki. Coś tam powinniśmy mieć w lodówce. Dzieci jeszcze niech sobie dośpią na spokojnie. Ty się ogarnij. Gabe ogólnie tutaj przyrządzi nam tę wspaniałą rybę. Tylko Gabe nie jedz tego, bo ogólnie ty jesteś wegetarianinem i takich rzeczy ogólnie nie jadasz. Jak on dobrze wygląda, jak on jest dobrze zbudowany. Troszeczkę przypomina mi mojego znajomego. Pozdro, gwiezdny jaszczur. No, jak widzieliśmy się dzisiaj ogólnie z jaszczurem, zmienił fryzurę. Nie wiem, czy tak Gabe'a nie przestrzyc, tak jak ogólnie jaszczur wygląda. Ale może sobie daruję. Okej, dobrze. Gabe, ty tutaj ogólnie, manewruj tą patelnią. Laura, ogólnie, co ty sobie zjesz za pyszności? Sałatka caprese. Okej, może być. Weź sobie jakieś resztki. Też jesteś taki troszeczkę głodnawy. Tutaj później, póki jeszcze dzieciaki śpią, mógłbyś na przykład dodać jakiś prezent, chociaż nie. Nie, tutaj chyba jest już full. Jeszcze tutaj ogólnie prezenty mamy na werandzie, nie tej, o tej. Więc też sobie ogólnie rozpakujemy je w gronie rodziny oraz przyjaciół. Bo też tak powolutku chciałabym pchnąć tę porę roku, prawda? Tak mniej więcej jak jest u nas, dlatego tutaj mamy zimę. Ja troszeczkę też... Smiley. Moja iguana jak zawsze rzuca talerzami. Sobie właśnie zjadła. A ty co? Tofu kurczak. A, to okej. Dobra, to możesz sobie zjeść. Jak najbardziej. Porozmawiaj sobie ze swoją narzeczoną. Co robi Aleksy? Hej, Aleksy. Tak, tutaj zaczepia Tofi. On niedługo będzie nam dorastał. Śmieszny jest. Laura, wcinaj sobie później. A ty miałaś ogólnie kąpiel wziąć. No dobrze, no to ogólnie weźmiesz prysznic po prostu. W ramach ogarniania się. Czy ja nagrywam? Nagrywam. Uff. Wspaniale. Elunia. Tak, ty jesteś już tutaj wyspana, 5 rano, idealna pora, żeby ogólnie budzić simów. I pójdziesz ogólnie do toalety. Twój braciak, co robi twój braciak? Śpi sobie. No dobra, to niech dośpi. Mamy dwie łazienki ogólnie na 4 simów. Oni tak mniej więcej w tych samych porach tutaj się ogarniają. Laura ogólnie się wykąpie i tutaj ten młody weźmie prysznic. Ja już będę w gotowości, żeby mu to zaznaczyć. Oczywiście, że tak. No, Laurunia, kończ. Ile można siedzieć pod prysznicem? No i wskoczyło nam wydarzenie. Zimowa fiesta. Nie. Teraz tutaj twój syn weźmie prysznic i sobie skorzysta. No, trzeba go też troszeczkę poogarniać. I tak można by tutaj już coś tam zrobić z tych rzeczy. Świąteczny nastrój. Nie, wesele. W przyjaznych
narzekaj, dziel się świątecznym nastrojem. Jeszcze oni sobie pośpiewają te świąteczne simowe piosenki. Mogłabym ich tak świątecznie poprzebierać na tę okazję, no ale chyba mi się nie chce. Dobrze, jeszcze tutaj ogólnie ponarzekać? Nie narzekaj. W sumie mogłabyś mu już dać tutaj jakiś prezent. Więc tak, dobra, zaproponuj szalony plan. O, wręcz prezent związany z zimową fiestą. Z czego by się Gabe ucieszył? Gabe ucieszyłby się z dużego obrazu abstrakcyjnego 6000. Okej, okay, to może nie. Ale może damy mu książkę. Ty też jej mógłbyś coś dać. Ty masz w ogóle coś w wyposażeniu? No coś tam niby masz. Okej, okay. I ty też jej tutaj wręcz prezent. Możesz dać jej w sumie sterte śmieci, nie? Daj jej ten aparat. Już będziemy robić zdjęcia. Elcia, a ty miałaś sobie skorzystać z toalety. Proszę, skorzystaj. Jak się rzuciła od razu. Co z tym łóżkiem? Ja chyba będę musiała ją zaraz zresetować. Niech on tylko sobie skorzysta. Ja od razu tutaj, o, dam jej reset. Powinno być już wszystko ok. Ty jeszcze skocz sobie na dół. Zjemy. Weź resztki i zaprosimy ogólnie gości na kolację. Więc tak, papcio mróz. Dobra, to też zrobimy. Tutaj wydarzenie nie mogę. A, okej, okay, bo dzieciaki nie mogą. Dobrze, no to ja już wiem, o co chodzi. I tak, tutaj wydarzenie i tutaj będzie uroczysta kolacja. A co? Gospodarze to będą ci dwoje. I zaprosimy Lucy, Evana, Dreya, Kelly, Jacka, Valani, Olianę, Filipa. Filip nie może spędzić świąt samych. Dobra, nasze dzieci też. I to w sumie było tyle, jeżeli chodzi o rodzinę przyjaciół. Oczywiście u nas godzina, tak nie wiem, 16 niech będzie. W porządku. W porządku niech będzie. Tak za bardzo nie będę się też skupiać na tych celach, prawda? Tak ogólnie chciałabym jak najefektywniej wykorzystać ten dzień, a ta leci po tą glinę. No dobra, jak chcesz, to leć. Gabe, ty powinieneś ogólnie skoczyć tutaj pod, nie pod prysznic, tylko na kibelek, to możesz ogólnie naprawić. Dziwnie by było, gdyby cokolwiek nie działało nam tutaj. Elusia, tobie zabawy brakuje. Tradycja ukończona, jaka tradycja ukończona, moja droga? Co ty w ogóle lubisz? Świąteczny nastrój, otwierać prezenty i papcia mroza. A ten lubi świąteczny nastrój. W sumie to samo. No, dzieci ogólnie wiedzą, co jest najważniejsze. Tutaj Gabe już prawie ogólnie to tutaj wszystko powykańczał. No dobrze, jeszcze możesz ogólnie tutaj do swoich dzieciaków podbić. Podzielić się nastrojem. Może wręczyć prezent. A daj jej to zdjęcie. Niech ma. Tutaj Wiktorek, podejdź do mamy, też sobie tutaj porozmawiacie. Śpiewaj o święcie, zimowa fiesta. I też możesz wręczyć prezent. Dobra, tego konika. Postać z kreskówki. I jeszcze coś tutaj, no, jeżeli chodzi o ten świąteczny nastrój, możecie porobić. Gabe naprawia kran w łazience. Porozmawiałeś o ulubionym zwierzaczku. Poekscytuj się jeszcze troszeczkę. Elunia, to ogólnie Gabe'a troszeczkę możesz pomęczyć z tymi świątecznymi rzeczami. Pośpiewaj mu, dziel się ekscytacją. Ty masz coś w wyposażeniu? A, masz jakieś rzeczy, miodek masz. Dobrze. No, poczekaj, Gabe, bo tutaj, no, pasierbica? Nie pasierbica, prawie córka. Chciałaby ci wręczyć triceratopsa. Okej. Okay. Zawsze warto mieć ogólnie jakieś śmieci w wyposażeniu, żeby ogólnie chociaż troszeczkę pchnąć tą fabułę. Nie rezygnuj z roli opiekuna. Tutaj ogólnie jeszcze się poekscytujemy tym wszystkim. Wiktorek ukończył tradycję, czyli jeszcze tylko czekamy na Mikołaja i otworzymy tutaj tą stertę
prezentów. Laura, ty jeszcze mogłabyś ogólnie się pośmiać do niego szczerze i głośno. I też dać mu może jakiś prezencik, masz tutaj takiego nowego chowańca. Może ci się przyda dziecko kiedyś, jak dorośniesz. Bardzo lubię ogólnie Laurę w tym płaszczyku. Wygląda przebajecznie. No wy tutaj sobie pospędzajcie czas razem. Laura, ty jeszcze ten świąteczny nastrój musisz ukończyć. Dzisiaj nasza rodzina spędza czas razem, tak jak ogólnie powinni to robić. Poentuzjazmujcie się ekologią i jeszcze podzielcie się troszeczkę nastrojem. Gabe, tobie też musi to pyknąć. Pośpiewaj jej też o święcie Zimowa Fiesta. Dobra, Laura, mogłabyś tutaj troszeczkę posprzątać i w sumie nakryć do tego stołu jeszcze raz. Albo dobra, niech to zrobi Wiktorek, nakryj do stołu. Eleganckie, niech będą trójkąty tym razem, to troszeczkę mu odpowiedzialność chyba wzrośnie. Ale to możesz sobie zjeść, jak nakryjesz do stołu, na spokojnie. Tak, dobra, mam godzinę 10:00, można by tak troszeczkę tutaj przyspieszyć to. Laura, no niech się ubranie nie wala, odłóż to. I ty miałaś w wyposażeniu ten taki super drogi obraz, to go od razu sprzedamy, mamy 12 koła na koncie. Może tutaj jakieś takie malutkie obrazki dla przyjaciół. Tutaj potworzymy, nie wiem, Kelly, może coś damy takiego fajniejszego. Elusia, słuchaj, słoneczko, tobie zimno, tak? To idź do kominka się może troszeczkę ogrzać, proszę. Tobie mały też jest chłodno, to też się możesz podgrzać mi tutaj. Panie Gabe, a z tobą wszystko w porządku? Coś sobie śpiewa. Lampki choinkowe możemy włączyć. Podziwiaj światełka. O, fajnie. Więcej opcji. Zapal lampki na choince. Dobra, weź dzieciaki do tego. Tutaj z choinką już raczej nic nie będziemy robić. Jeszcze ją zapalimy na imprezie. Zresztą mam nadzieję, że nie spłonie nam ta choinka. Jak tam jest puste miski. O, la Boga. Dobra, napełnimy, oczywiście, o kotki głodne. No, Aleksy żarłok, pewnie wyżar wszystko. Myślałam, że ten talerz lewituje, a po prostu te dzieci przenikają przez siebie. Ale to straszne. Elcia, słuchaj, weź ty ogólnie zmień strój na jakiś codzienny, na przykład ten sweterek załóż. Bardzo uroczo w nim wyglądasz. Zapalicie sobie tutaj lampeczki. Gabe, ty też mógłbyś się przebrać. O, na przykład w ten, pierwszy lepszy. Laura, napełniłaś miseczki. Jak tam ogólnie obrazki? Ona skończyła ten obrazek? No, skończyła. Ojejku, 2000. No dobrze, no damy po prostu naszym przyjaciołom bardzo drogie prezenty. Mały, popart. No ty się nie baw tymi podkowami ani gliną. Masz ogólnie kilka rzeczy do zrobienia jeszcze. No tutaj pan pokojówka nam robi porządki. Widziałam, że przyszedł. Mógłby ogólnie dostać wolne z okazji takiego święta, ale nie, nie. Po prostu trzeba iść do roboty, trzeba sprzątać ludziom, prawda? Chociaż zwykle ogólnie, jeżeli chodzi o przygotowanie do Wigilii, to one są takie, no, mocno brudzące. Co rysujesz? A, co malujesz? Nie, chociaż na tablecie to jest malowanie czy rysowanie bardziej? To zależy, co się robi. Miodzio, ty masz. Dzieciaczki mają spełnione prawie wszystkie swoje tutaj ulubione tradycje. Tutaj dorośli również. Laura, mogłabyś jeszcze ogólnie tutaj... kolega dał mi prezent, który mi się nie podoba. Mogę się z kimś wymienić albo po prostu go oddać? Mogę to zrobić? Nie, no to prezent dla ciebie, no to powinieneś raczej być wdzięczny. Tutaj znowu prezentów dawać. O, ponarzekamy sobie, że jest bardzo dużo roboty przy tym święcie. Jeszcze coś bym tutaj zrobiła, podzieliła się nastrojem. Dobra, Laura, ukończyłaś tradycję, super luz, ekstra. Elucha, idź pod prysznic.
Zostaw te klocki, nie baw się klockami. Ty się ogarniesz, tak pójdziesz się wykąpać. Tutaj, Wiktor, z tobą wszystko w porządku. Coś tutaj moglibyśmy też porobić. No, na przykład, nie wiem, tutaj się pobawić. To też motoryczne zdolności im tutaj wskoczą. Tutaj nie mam typowych tych aspiracji dla młodych simów. Będziemy wypełniać ogólnie. Nie mam potrzeby, żeby to wypełniać po raz kolejny. O, pan Słoma do nas przyszedł. Możemy tutaj, no, pana Słomę, nie wiem, tutaj popowiadać mu o dzisiejszym święcie. Panie Słomo, czy ogólnie w krainie panów Słom jest takie święto jak zimowa fiesta? No i wszystkim tutaj zostało tylko, no, oczekiwać na tego Klausa. No, troszeczkę przyspieszę i ogólnie widzimy się już na imprezce. O, tutaj Aleksy się bawi tą zabaweczką, jakie to jest sweet. Gabe, ty też ogólnie masz fazę na glinę? Okej. Dobra, Laura, ogólnie... A karaoke to może ogólnie sobie zrobimy na imprezie. Dobra, to ja tutaj przyspieszę troszeczkę. No to zaczynamy imprezę. Czekamy na naszych cudownych, szanownych gości. Ja tutaj ogólnie bym otworzyła naszą spiżarkę. Naszą lodówkę. Spiżarkę, no też można nazwać spiżarką, prawda? O, jak oni się wystroili. No kurczę, ja ci muszę zmienić chyba tą sukienkę. Jest taka chyba troszeczkę zbyt wyzywająca. Gabe, bardzo dobrze wyglądasz w okularach. Posłuchaj, mógłbyś ogólnie tutaj, nie wiem, pocałować Laurę pod jemią czy coś? O, pocałuj pod jemią. To będzie takie urocze. No, proszę mi się tutaj buziakować. O, jemią zawsze dobry, żeby tutaj się pomiziać. Laura super to fryzurę ma, bardzo mi się podoba. Takie upięcie. Gdzie nasi goście? Idzie na lani bidna, no po prostu. W tych uszach kota. On zaraz tutaj zamarznie gdzieś po drodze. Mam nadzieję, że dotrze bezpiecznie. Okej. Może zaraz będziemy mogli tutaj, no, zaczynać. Filip ogólnie już chyba do nas wszedł. Jak na razie to mamy tylko pana Słomę. Albo ty, młoda, weź tutaj jeszcze nakrój do stołu imprezowe, nie wiem, żółte, cokolwiek, żeby było. Tutaj na tym stole mogłabym na upartego tutaj postawić taki duży, rodzinny stół, ale myślę, że damy radę. No dobra, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Pozwolę ci to robić. I tak fałszujesz. Gdzie oni są? Oni lezą gdzieś. No. Och, bidni naokoło jeszcze. Gdzie 17? Ci ogólnie jeszcze nie dotarli. No Lani, dasz radę. Naprawdę dasz radę. Postaraj się. W domu jest ciepło. I wszyscy tacy zamarznięci. Tam strach na wróble się wziął, schował. No wchodź, wchodź. Musisz się ogrzać. Nie chciałabym, żeby żadne z naszych przyjaciół tutaj dedło w drodze na imprezę. Laura, zawołaj na posiłek. Chociaż nie wołaj na posiłek. Pośpiewacie sobie. A czemu nie można? Co to jest? To są pierogi z warzywami. Do tego się nie śpiewa. Okej, więcej opcji. Otwórz. Gdzie ta ryba? Tu ta ryba. To ja bym chciała tą taką całą rybę. Ojejku, otwórz. Gdzie jest więcej porcji? Tutaj 12. Dobra, no to położymy. Gabe, ty głodny? Ty głodny, to weź sobie pierogi z warzywami. I ogólnie tutaj śpiewaj razem. To jest chyba świąteczne. Bierz dzieciaki do śpiewania na Lani, Kelly, tego, tą. A mogę ogólnie tutaj z całą watachą. Dobra, to Ewan, nie, bierz Wiktorka. I sobie razem zaśpiewacie. No zobaczymy, czy ta impreza nie wyjdzie. Mam nadzieję, że jak najbardziej. Też powinien się u nas pojawić Klausik. No, z worem pełnym prezentów. No to tutaj też sobie, no, z dzieciakami ogarniemy. I zawołaj na wystawny posiłek później. No, prawie wyszło. Orzela, taka słodziutka. Ja ten lepiej to glinę nie będę śpiewał. Się wstydzę. Wiktor, widzimy cię tutaj.
Dobrze, zjedzcie sobie jeszcze i później otworzymy wszyscy prezenty. Laura, ty musisz ogólnie skoczyć jeszcze do toalety. Biedna Kelly, no po prostu, ale nie zmarzła tak strasznie. W tych kocich uszach będę musiała je poprzebierać, żeby miały coś tam. Gabe, tutaj jak poleć jeszcze do toalety. Nie idziesz spać, absolutnie nie. Tutaj to jeszcze nie jest pora, jeszcze nie jesteście aż tak strasznie zmęczeni. O której on się pojawi? O 20. To już Mikołaj powinien być. Może na górze? Jest! Idzie na dół! Okej, super. Jak się teraz Mikołaj u nas nazywa? Mateusz Kolenda. O, nawet pasujące nazwisko. Dobra, dzieciaki, podbijać do niego. Więcej opcji, zabawne powitanie. Ty też powitaj tutaj. Ojej, nie grubiańsko. Też przyjaźnie. Proszę. No, mamy Mikołaja, a ci tutaj się buziaczą. To dobrze, fajnie. O, podrzuca nam tutaj prezent, ale super. Laura, leć do toalety. Gabe już. Gabe. A tutaj też podrzuci nam prezenty. Dobra, powitamy się z nim przyjaźnie. Gabe, zatrzymaj go. Gabe, gdzie ty jesteś? Ty jesteś na górze. Z tym Mikołajem na górę będziesz szedł. Nie. Niech on zostanie na dole. Elcia, ty miałaś ogólnie do Mikołaja tutaj się przyjść i przywitać. Proszę. Zawsze jest jakiś problem. Dobra, powitałaś już go? Ojej, biedny Jack. No przywitaj go. Zostaw tutaj tych ludzi. Idzie Mikołaja. I co? Gdzie mogę prezenty dostać? Zabawne powitanie. Ale czemu? Dobra, idziesz do niego. Okej. Trudno jest go dopaść. Przyznaję. Dobrze, i tutaj... skoro go powitałaś, to możesz poprosić go chyba o prezenty. Poproś o prezent. I ty też tutaj się z nim powitasz przyjaźnie. No, co dostaniesz od Mikołaja? Byłaś grzeczną dziewczynką przez ten rok? Tak, prezent! Super. I nie napisali... A nie, napisali skrzypce dla dzieci. O tak, super. Przyjazne powitanie. Laura, witaj. A ty musisz też do toalety. No chodź tutaj do tego Mikołaja. Przywitaj go. Proszę. O, dobra. Poproś o prezent. O, zdobyte nagrody. Dobra, może być. Jeszcze spróbujemy ogólnie... O, oni już poszli niestety. No dobra, no to tutaj z rodziną otworzymy prezenty. Proszę. Niech każdy coś dostanie. O, Wiktorek też, grzeczny dzieciaczek. Kolejne skrzypce, czy coś innego? Co dostałeś? No, mój drogi, co dostałeś? Nie było żadnego powiadomienia, co dostał. Ale dobra, idziemy otworzyć prezent. Gabe cały dzień w piżamie. Dobry typek. No, Elusia, co tam masz? No, nie podobał jej się prezent. Co to jest? Zębacz długi. Jako prezent? Co to jest zębacz długi? No to jest ryba. Ojej, dobra, sprzedam ci to. Co masz? Poskładane pranie. Śmiesznie. No Laura, chodź prezenty też odpakować. No i co ty dostaniesz, moja droga? Dobra, co to było? Figurka purpurowego pościgowca. Okej, to będzie w wyposażeniu rodziny. No mieliśmy te prezenty dać naszym przyjaciołom, ale no dobrze, no nie zdążyliśmy, no to sprzedamy. Dobrze, i to będzie ogólnie chyba moment, w którym ja będę się z wami żegnać. Mówiła do was pan Kawia, dziękuję wam ślicznie za oglądanie. I widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa!